Wysoka Izbo, pan marszałek Hołownia zapowiadał walkę o złoty przycisk. Niestety skończyło się patostreamem. Wstyd. Panie premierze, rozpoczął pan swoje exposé od odczytania listu człowieka, który targnął się na swoje życie. Do takich spraw trzeba podchodzić bardzo odpowiedzialnie, kiedy się o nich wspomina. Ministerstwo Cyfryzacji w 2022 roku rozpoczęło współpracę z Niebieską Linią, która prowadzi telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie. On jest dostępny dla wszystkich pod bezpłatnym numerem 116-123. Podobny numer 116-111 prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, pani poseł, też o tym powiem. Warto o tym pamiętać, bo nigdy nie wiemy, kiedy ktoś bliski albo my sami się znajdziemy w takiej trudnej sytuacji. I dlatego, panie premierze, chciałbym zapytać, czy pana rząd będzie kontynuował wsparcie dla Niebieskiej Linii? Czy pod 116-123 będzie się dało dodzwonić przez całą dobę? I czy odbieralność będzie na tym poziomie, na którym jest teraz dzięki rządowej dotacji? Dziękuję. Panie pośle. Do głosu zapraszam pan poseł Paweł Szrot, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałek, Wysoka Izbo, hańba dla Grzegorza Brauna, szacunek dla wszystkich symboli religijnych. Grzegorz Braun w swoim pierwszym wystąpieniu bezpardonowo i bezprzykładnie zaatakował panią marszałek Elżbietę Witek w pierwszym wystąpieniu w tej kadencji, zgodnie z linią polityczną tej strony sali. Pani marszałek, nie ma dla pani lepszej pochwały i lepszej rekomendacji niż ten atak Grzegorza Brauna. Panie premierze, pytania do pana. Czy zamierza pan powierzyć jakieś jedno ze stanowisk rządowych panu posłowi Romanowi Giertychowi, byłemu przewodniczącemu Ligi Polskich Rodzin, byłemu przewodniczącemu Młodzieży Wszechpolskiej, który wiele lat temu oczywiście, ale pisał w niektórych swoich publikacjach między innymi: już 50 lat nasza ojczyzna dźwiga na swoim grzbiecie takie parchy jak wy. Do głosu zapraszam pani poseł Małgorzata Golińska, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, panie premierze, czyn pana posła Brauna, zakłócanie żydowskiej uroczystości religijnej, jest haniebny i zasługuje na potępienie, ale na potępienie zasługują również czyny związane z zakłócaniem mszy świętej, w których niestety brali udział posłowie koalicji. Czy potępiając zachowanie pana posła Brauna, potępicie również zachowanie swoich posłów? A w nawiązaniu do exposé, panie premierze, zapowiada pan walkę ze smogiem. I oczywiście to jest bardzo ważny temat. Zapomina pan jednak dodać, że ta walka za waszych rządów została podsumowana wyrokiem TSUE za zaniechanie w tym obszarze w latach 2007 i 2015 i dopiero szereg działań Prawa i Sprawiedliwości spowodował, że jakość powietrza w naszym kraju poprawia się, co potwierdzają wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska i roczne oceny jakości powietrza. Zapowiada pan zakaz sprowadzania śmieci do Polski, zapominając powiedzieć, że taki zakaz wprowadziliśmy w 2018 roku w ustawie. Zapowiadacie również projekt odnowy bagien i torfowisk, nie dodając, że ten program funkcjonuje od zeszłego roku. Czy, pani poseł, proszę zmierzać do końca. Czy prowadząc takie działania, które prowadziło Prawo i Sprawiedliwość, zadeklarujecie, że utrzymajecie również pani szereg poseł, innych ważnych proszę. Programów związanych z chociażby polityką niskich podatków. Dziękuję. Zapraszam do głosu pan poseł Robert Telus, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna pani marszałek, szanowny Sejmie, drodzy państwo, to co się dzisiaj stało jest wielkim skandalem i skandalem, który chyba cały świat usłyszy o polskim Sejmie, ale to jest wina i współwinnym tego jest marszałek Hołownia. Panie marszałku, uciekł pan dzisiaj z obrad, ale to pan jest współodpowiedzialny. Prowadzenie Sejmu, bycie marszałkiem, to nie jest popcorn, to nie są podcasty, to nie jest bicie rekordów na YouTubie, to nie jest łapanie pcheł, jak pan mówił, to nie jest kpienie, to nie jest program reality show, to nie jest Mam Talent, to jest odpowiedzialna funkcja, a pan z tej funkcji nie zdał egzaminu, pan uciekł, to jest pana odpowiedzialność, ale również, panie premierze, z 13 grudnia,
również pan jest odpowiedzialny. Pan dzisiaj dziękował właśnie tym łobuzom, którzy na swoich protestach krzyczeli dym w kościołach. To pan dzisiaj dziękował i ma pan swojej koalicji posłów. Panie pośle, to ma pan posłów, którzy... Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo dziękuję, panie pośle. Panie pośle, proszę opuścić mównicę. Panie pośle Telus, proszę opuścić mównicę. Pani marszałek, ja proszę. Do głosu zapraszam pana posła Krzysztofa Cieciurę, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna pani marszałek, Wysoki Sejmie, a miało być tak fajnie. Ludzie mieli się do siebie uśmiechać, mieli być sympatyczni, miały być lajki, suby, fame w internecie. To wszystko było na wyciągnięcie ręki. Tylko ten Braun. Tak nagle wam się zerwał z tej smyczy. Jak to się stało? Było fajnie, kiedy on wchodził na tą mównicę i naszych parlamentarzystów obrażał, mieszał z błotem. Biliście brawo. Cieszyliście się. Szanowni państwo, chciałbym powiedzieć, że my jako posłowie Stowarzyszenia Odnowa będziemy chcieli poprzeć tą uchwałę złożoną przez panią poseł z Lewicy. Ale liczę na to, że proszę się nie śmiać. Liczę, że nie zabraknie elementarnej uczciwości. W tej uchwale zawierzecie również potępienie utrudniania przeprowadzania mszy świętych, jakichkolwiek obrządków religijnych. To jest miarą waszej wiarygodności i tego, czy macie czyste intencje. Dziękuję bardzo. Do głosu zapraszam pan poseł Jan Mosiński, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Proszę państwa, ja rozumiem, że państwo nie macie pytań do premiera, ponieważ 90% waszych wypowiedzi są o występach pana Brauna, a nie pytań do pana premiera. Bardzo proszę, panie pośle. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Marszałek Sejmu stoi na straży praw, godności, powagi Sejmu. Niestety nie zdał egzaminu z tych obowiązków. Za to straszy nas Komisją Regulaminową i Komisją Etyki. Wątpliwa to obrona. Nie zdał egzaminu. To samo jak nie zdał egzaminu premier in spe Donald Tusk, kiedy był premierem, kiedy zrobiono nalot służb na tygodnik, jeden z tygodników. Nie zdała pana formacja egzaminu z dialogu społecznego z górnikami i robotnikami, kiedy wdeptaliście dialog społeczny w pośniegowe błoto przed Jastrzębską Spółką Węglową, strzelając o zgrozo z broni gładkolufowej do broniących swoich miejsc pracy górników. I dzisiaj górnicy pytają, panie pośle, i pan zapyta Donalda Tuska, czy za jego rządów będą znowuż strzelać z broni gładkolufowej do protestujących robotników, czy do broni swoich miejsc pracy, to po pierwsze. I po drugie, o dziwo się pan jeszcze nie rządzi, a dwóch dziennikarzy nie otrzymało akredytacji. Jeden dziennikarz z Polskiego Radia i z Polskiej Telewizji, którzy chcieli lecieć na szczyt Rady Europejskiej. Dziękuję. Gratuluję odwagi i działań w prześladowaniu wolności wolnej pana prasy. Pana posła Jana Warzechę, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Panie premierze, lekarza Władysława Kosiniaka-Kamysza uczynił pan ministrem obrony narodowej. Dariusza Wieczorka, inżyniera elektryka, fachowca od OZE i energetyki, powołuje pan na ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Izabelę Leszczynę, nauczycielkę, polonistkę, rekomenduje pan na ministra zdrowia. Posła Dariusza Klimczaka, politologa, kieruje pan do Ministerstwa Infrastruktury. Na ministra sportu mianuje pan Sławomira Nitrasa, kolejnego politologa o pseudonimie Pilnik. Określenie pochodzi od jego zapowiedzi piłowania katolików. Krzysztofa Gawkowskiego, kolejnego politologa i humanista, autora powieści kryminalnych, sadowi pan w Ministerstwie Cyfryzacji. Paulinę Henik-Kloskę, politologa i współautorkę lobbystycznej ustawy wiatrakowej, nazywanej Lex Kloska, nagradza pan Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Natomiast Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, filozofkę, zwolenniczkę bezpłatnej, legalnej aborcji do 12 tygodnia życia, czyni pan, uwaga, szefową resortu proszę rodziny. Panie pośle. Zadaję więc bardzo pytanie, czy dziękuję osoby bardzo i fakty te dają Polakom rękojmię kompetentnego rządu. Dziękuję do głosu bardzo zapraszam pana posła Grzegorza Lorka,
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, panie premierze, Wysoka Izbo. Jak wiecie państwo, 10 każdego miesiąca modlimy się za ofiary smoleńskie. Modlimy się za wszystkie ofiary smoleńskie. I co się wtedy dzieje? Buczenie, śmiech, pogarda. Nawet teraz widzę uśmiech. My się modlimy za wszystkich, jak katolicy. A wy co robicie? Robicie wszystko, żeby nam tym przeszkodzić. Panie premierze, czy pana środowisko zacznie wreszcie oddawać cześć ofiarom smoleńskim? Panie premierze, kultury trzeba się uczyć zawsze i wszędzie. I mam nadzieję, że ten pana obóz po dzisiejszych wydarzeniach to też zrozumie. Dziękuję. Głos zabierze poseł Kacper Płażyński, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie premierze. Nie dalej jak rok temu spotykał pan się jako przewodniczący Rady Europejskiej z panią Martą Lempart, która pochwalała niszczenie kościołów. Mam nadzieję, że dzisiaj jest panu trochę wstyd. A jednocześnie na Pomorzu, szanowni państwo, marszałek Struk, marszałek województwa pomorskiego i szef Platformy Obywatelskiej w województwie pomorskim publicznie mówi o tym, że należy wznowić procedurę wydania decyzji środowiskowej dla elektrowni jądrowej w Choczewie. Ta decyzja, która była teraz wydana, jej trwało to wiele lat, panie premierze. 7 lat to trwało. I zastanawiam się, czy to jest sposób państwa na wycofanie się z tego projektu jądrowego, czy tak naprawdę w taki sposób chcecie to rozsadzić. Więc chciałbym uzyskać pana deklarację, panie premierze, że wy naprawdę chcecie tą elektrownię jądrową w Choczewie wybudować, tak jak to przedstawione jest, jak jest w harmonogramie, bo jeżeli nie, to jest to bardzo niebezpieczne dla przyszłości naszego kraju, dla cen energii, dla życia normalnego Polaka. Mam nadzieję, że nam pan tego nie zrobi. Głos zabierze pan poseł Piotr Müller, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna pani marszałek, szanowny panie premierze, dzisiaj pan premier sobie przypomniał o 100 konkretach, które zapowiadaliście w czasie kampanii wyborczej, gdy minister Waldemar Buda przyniósł panu tutaj na mównicę sejmową. W związku z tym mam do pana pytanie o harmonogram, dokładny harmonogram wdrożenia każdego z tych najważniejszych punktów programowych. Kwestie wdrożenia kwoty wolnej od podatku, kwestie wdrożenia wielu innych projektów, które pan zapowiadał. Pan zadeklarował, co było oczywiście dobrą deklaracją, mam nadzieję, że ona będzie prawdziwa, że odpowie na każde pytanie. W związku z tym to jest jedno z głównych pytań. Drugie pytanie nawiązujące do tego, co przed chwilą powiedział pan poseł Płażyński. Z pana klubu parlamentarnego padały stwierdzenia dotyczące właśnie wątpliwości dotyczących budowania elektrowni jądrowej na Pomorzu. W związku z tym proszę o jasną odpowiedź. Czy będzie kontynuowany ten projekt z tymi inwestorami, z tymi umowami, które zostały podpisane i czy będzie kontynuowany projekt budowy farm wiatrowych na morzu, te projekty, które zostały rozpoczęte przez spółki Skarbu Państwa i które powinny być kontynuowane i które zapewniają bezpieczeństwo Polski. Dziękuję bardzo. Do głosu zapraszam pana posła Kazimierza Smolińskiego.